Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach wita Państwa ksiądz Andrzej Baczyński. Dziś 18 niedziela zwykła. Przypowieść Jezusa o nierozsądnym bogaczu, który gromadzi skarby, by żyć długo i szczęśliwie, nic nie straciła ze swej aktualności. Wciąż jest wyraźnym ostrzeżeniem przed chciwością i egoizmem. Bogactwo może być źródłem szczęścia, naucza Jezus, ale tylko wtedy, gdy jest rozumiane jako okazja do dzielenia się z biednymi. Jezus ostrzega, jedynym panem życia jest Bóg, a nie pieniądz. Za chwilę w sanktuarium rozpocznie się msza święta, którą odprawi ksiądz Jan Gajk, proboszcz parafii katedralnej w Sosnowcu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W 18 niedzielę zwykłą gromadzimy się na świętej Eucharystii. Parafia katedralna Sosnowca przewodniczy dzisiejszej liturgii. Bardzo serdecznie witam za pomocą telewizji wszystkich, którzy w tej mszy świętej uczestniczą. Pozdrawiam wszystkich chorych i cierpiących, osoby starsze, ich opiekunów. Ze słowami chrześcijańskiej radości zwracam się do naszych rodaków w kraju i poza granicami naszej ojczyzny. Wszystkich was polecam dobremu Bogu w tej najświętszej ofierze. Wzbudźmy sobie teraz intencje w chwili ciszy, które chcemy złożyć Bogu podczas tej mszy świętej na ołtarzu. Za wszystkie nasze grzechy przepraszajmy dobrego Boga, byśmy godnie uczestniczyli w tej świętej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślałem Bogu przyjmij ze mną. Moja wina,
świętych i nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Modlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością,
wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Oto Słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Oto Słowo Boże. Amen.
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii czytamy: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć. Tak się składa, że jesteśmy w czasie żniw. Słowa te są więc bardzo aktualne. Wielu rolników trudzi się na swoich polach, wykonując ciężką pracę. I może nie jeden rolnik myśli podobnie. Pole mi dobrze obrodziło. Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Takie myślenie może grozić każdemu człowiekowi. W świecie, w którym żyjemy, takie podejście do życia jest bardzo modne i atrakcyjne. Mieć więcej, jeszcze więcej, pokazać się innym, sąsiadowi, koledze,
koleżance. Trzeba się pokazać przed innymi. I to jest błędne myślenie. Co dalej mówi dzisiejsza Ewangelia? Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Na czym polega jego głupota? Na tym, iż myślał, że dobra otrzymane od Boga mają zapewnić szczęście człowiekowi na ziemi. Tymczasem Bóg udziela nam dóbr po to, by ich używanie doprowadziło nas do szczęścia w niebie. Dobra otrzymane od Boga nie powinny nas zatrzymywać jedynie na ziemi. Dlatego Jezus ostrzega nas przed chciwością. Ta wada może nas zamknąć w doczesności i sprawić, że zaczniemy postępować niedobrze, nierozważnie. Jest taka bajka, która dobrze ilustruje tę prawdę. Żył na ziemi bardzo bogaty człowiek i nagle zmarł. Obudził się ku swojemu wielkiemu zadowoleniu w raju. Przed jego oczami ukazał się suto zastawiony stół. Bogacz zainteresował się stołem i ucztą, a jeden z aniołów usługujących mu mówi: to kosztuje niewiele, tylko $1. Ucieszył się bogacz, bo przecież na ziemi miał bardzo wiele dóbr złożonych. Kiedy chciał jednak aniołowi wręczyć dolara, anioł mu odpowiedział: niewiele się nauczyłeś na ziemi. U nas ważne są tylko pieniądze, które na ziemi podarowałeś innym. Wtedy ów człowiek posmutniał, gdyż w jednej chwili stał się nędzarzem. Uświadomił sobie, że nic nikomu w życiu nie ofiarował. Jaki wypływa morał z tej bajki? Chciwość i głupota odciągają nas od Boga i od człowieka. Człowiek, który ciągle myśli o swoich dobrach, nie potrafi dostrzec bliźniego. Koncentruje się wtedy na sobie, a przez to jest szalenie nieszczęśliwy. Nie można wyobrazić sobie skąpca, który podchodzi z miłością do osoby proszącej o pomoc. Jednocześnie chciwość musi oddalać od Boga, bowiem jest jedną z oznak życia Bożego w nas, praktykowanie miłości obdarzającej. Wyraża się to w powiedzeniu: mieć radość z dawania. Kiedy daję, to się cieszę, że ktoś ode mnie coś bierze, że będzie szczęśliwy. Nie czekam nawet na jego podziękowanie. To jest prawdziwa
radość dawania. Natomiast o chciwości możemy powiedzieć, że likwiduje w nas łaskę uświęcającą. Moi drodzy, ludzie chcą być bogaci, chcą mieć pieniądze. Jedni całymi dniami pracują, by utrzymać rodzinę. Inni wyjeżdżają za granicę, by znaleźć lepszą pracę. Wielu, wyjeżdżając za granicę, przywozi te pieniądze, by później rodzina mogła lepiej żyć. Jeszcze inni grają w różne gry, na przykład w totolotka. Czekają, by wygrać wiele, ale zapominają o tym, że musi przegrać bardzo wielu, żeby wygrało kilku. Niektórzy posiadają walizki kuponów i czekają latami na ten jeden, jedyny trafny los. Emeryt czeka na emeryturę i czuje się szczęśliwy i w jakiś sposób bogaty, że może wykupić lekarstwa, opłacić mieszkanie, kupić jedzenie. Bogactwo nie jest grzechem. Przywiązanie do bogactwa i postawienie go na pierwszym miejscu jest grzechem, bo przesłania nam Boga. Bogacz mówi: zbuduję spichlerze, zgromadzę wielkie dobra, a zapomina o spichlerzu swojego serca i jego bogactwie. Jeśli ktoś widzi jeden wymiar życia, a często są to tylko pieniądze, nie widzi wielkich spraw i należy do najbardziej nieszczęśliwych ludzi. Bo w pewnym momencie dobra, które zgromadził, trzeba pozostawić. To jest bardzo trudne i smutne. Moi drodzy, w roku wiary, który przeżywamy, prośmy Jezusa, byśmy mogli gromadzić przede wszystkim bogactwo w naszym sercu. A to, co posiadamy, niech nam służy do godnego życia i zasługiwania na największe bogactwo, jakie będzie naszym udziałem. Bogactwo i radość życia wiecznego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna